Dzień dobry, witam na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości z udziałem pana posła Adama Kwiatkowskiego, przewodniczącego Zespołu Obrony Wolności Słowa, pana posła Krzysztofa Szczerskiego, przewodniczącego Zespołu Obrony Demokratycznego Państwa Prawa oraz pana posła ministra Jana Szyszko. Dzisiejsza konferencja będzie dotyczyła wczorajszego zdjęcia z emisji programu Bliżej Jana Pospieszalskiego. To jest decyzja nie do zaakceptowania, która uderza w demokratyczne państwo prawa. To jest decyzja, której daleko do standardów demokratycznych, bliżej tej decyzji do standardów tak zwanej demokracji białoruskiej. Proszę bardzo, pan poseł Adam Kwiatkowski. Bardzo dziękuję. My z zaskoczeniem przyjęliśmy wiadomość, która wczoraj wieczorem obiegła media. W tej sprawie Prezydium Zespołu do Spraw Obrony Wolności Słowa przyjęło stanowisko, które państwo na pewno otrzymaliście. Chciałbym powiedzieć na jego temat kilka słów. Po pierwsze, i to co jest najważniejsze, domagamy się od prezesa publicznej telewizji, bo to jest publiczna telewizja, ustosunkowania się i odpowiedzi, dlaczego doszło do sytuacji. Sytuacji, którą pamiętamy z czasów minionych, z czasów Polski Ludowej. To nie dziennikarz decydował o tym, kto ma być gościem jego programu. Wczoraj redaktor Pospieszalski otrzymał informację, że jeden z gości programu, który miał zostać zrealizowany, redaktor Jacek Karnowski, nie może być gościem tego programu. To są rzeczy, to są fakty, z którymi mieliśmy do czynienia, tak jak przed chwilą powiedziałem, za czasów Polski Ludowej i my się na to zgodzić nie możemy. Podkreślam raz jeszcze, to jest telewizja publiczna. Oczekujemy od prezesa telewizji publicznej ustosunkowania się do tego faktu i jednocześnie mamy nadzieję, że takie sytuacje nie będą się zdarzały w przyszłości, bo jeśli takie sytuacje zdarzałyby się w przyszłości, no to telewizja publiczna będzie już publiczną tylko ze swojej nazwy. Proszę bardzo, pan poseł, pan profesor Krzysztof Szczerski, przewodniczący Zespołu Demokratycznego Państwa Prawa. Proszę Państwa, więc to jest tak, że jeśli w parlamencie działają dzisiaj przynajmniej dwa zespoły, które mają w swojej nazwie obrona, a później pojęcia, które są podstawowe dla Konstytucji Rzeczpospolitej, czyli wolność słowa i demokratyczne państwo prawa, to znaczy, że coś dzieje się niedobrego w naszym państwie. I my to, co dzisiaj robimy, ten apel, to oświadczenie, które Zespół Wolności Słowa wystosował, to jest tak naprawdę apel w obronie państwa, dziennikarzy i w obronie obywateli. Dlatego, że standardem demokratycznego państwa prawa jest to, że dziennikarze mają wolność w kształtowaniu swoich programów, za które biorą odpowiedzialność. Obywatele mają prawo do dostępu do informacji publicznej, mają prawo do wysłuchania różnych opinii, mają prawo do wolności debaty publicznej. To jest standard demokratycznego państwa prawa, które szanuje także wolność słowa. Więc my bronimy dzisiaj państwa dziennikarzy, bronimy obywateli przed tym, żeby między dziennikarzami a obywatelem stanął wielki cenzor, który postawi tamę do swobodnego kontaktu obywateli z przestrzenią publiczną, do informacji o tym, co dzieje się w polskim państwie. Wielki cenzor nie może stanąć pomiędzy dziennikarzem i obywatelami. Dziękuję. Ten program miał dotyczyć lasów państwowych, a gościem programu miał być pan poseł minister profesor Szyszko. Proszę bardzo, panie. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście, szanowni państwo, wczoraj kilka minut po godzinie 18 otrzymałem informację, że zaproszenie, które otrzymałem poprzednio, dzień wcześniej, dotyczące tego, aby wystąpić w telewizji publicznej w sprawie polskich lasów państwowych i próby ich destabilizacji przez obecny rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, a więc mówię kilka minut po 18, otrzymałem informację, że ten program został zdjęty z anteny i podano mi jako przyczynę. Przyczyną tego jest to, że podobno zostały zaproszone również jako jeden z dyskutantów osoba, która się nie podoba telewizji publicznej. Budzi to moje wielkie zdziwienie, a mianowicie zupełnie nie rozumiem dlaczego w sprawie, która dotyczy 1/4 terytorium kraju, 8 milionów hektarów polskich lasów państwowych jest zagrożone i to zagrożone destabilizacją finansową, a w związku z tym i destabilizacją istnienia, prawdę powiedziawszy rozpoczęciem skrytym procesem, rozpoczęcie
skrytego procesu prywatyzacji tych lasów, okazuje się, że program jest zdjęty, bo została zaproszona osoba, która nie pasuje telewizji publicznej. Szanowni Państwo, tu rzeczywiście stajemy w obronie dziennikarstwa i środków społecznego przekazu. Przecież chyba nie może być tak w państwie prawa, żeby telewizja publiczna decydowała, kto może występować, a kto może nie występować w sprawach jednak merytorycznych. Przypominają mi się również sprawy, a taką sprawą było dzisiaj wystąpienie pana premiera Tuska w Sejmie, który po raz kolejny, mijając się całkowicie z prawdą, oskarżył świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego za to, że to dzięki niemu został akceptowany przez obecny układ polityczny pakiet klimatyczno-energetyczny, tak mocno niszczący polską gospodarkę. Musiałem to prostować po raz kolejny i chcę Państwu powiedzieć, że wysłałem do pana premiera Tuska już prawie rok temu i do wszystkich posłów koalicji rządzącej, jak również opozycji, stenogram z posiedzenia Rady Europy z marca 2007 roku. I tam wyraźnie jest zapisane, jakimi warunkami był obłożony pakiet klimatyczno-energetyczny przed ewentualnym rozpoczęciem nawet dyskusji na temat jego formy. Mianowicie chodziło o to, aby uwzględnić rok bazowy z protokołu z Kioto. To są fundamentalne założenia, tu Polska ma ogromne sukcesy, i aby uwzględnić pochłanianie dwutlenku węgla przez polskie lasy państwowe. I te dwie rzeczy zostały nieuwzględnione przez pana premiera Tuska. On negocjował pakiet klimatyczno-energetyczny, on go akceptował w grudniu 2008 roku i on jest całkowicie odpowiedzialny za to, co się dzieje w tej chwili w Polsce. Bezpieczeństwo energetyczne państwa jest całkowicie zagrożone. I pan premier Tusk z miną dziecka bez przerwy powtarza to mijanie całkowite się z prawdą. Szanowni Państwo, i to również nie dociera do społeczeństwa. Nie dociera do społeczeństwa to, że premier, mijając się z prawdą, podejmuje decyzje, które są niezwykle ważne dla bytu polskiej gospodarki. Przecież dlatego mówimy tutaj o tym. Stajemy w obronie mediów. Media mają chyba prawo informować społeczeństwo o najważniejszych faktach. Dziękuję bardzo. Dziś kierownictwo telewizji polskiej zachowuje się tak, jakby telewizja publiczna nie była publiczna, tylko prywatna. To jest nawiązanie do najgorszych czasów funkcjonowania telewizji w Polsce i my się na to nie zgodzimy. To jest niedopuszczalne zachowanie i na pewno będziemy reagowali. Poza kwestią, którą poruszyliśmy, jest dziś sprawa złożenia wniosku przez Palikota o komisję śledczą dotyczącą likwidacji WSI. My już wielokrotnie o tym mówiliśmy, ale powtórzę. Taki wniosek to kompromitacja Palikota. Po tym, jak umorzona została sprawa przez prokuraturę, po tym, jak ośmieszyli się posłowie Palikota podczas komisji do spraw spec-służb i musieli się z tego wycofywać, nie powinni więcej wracać do tej sprawy, bo ona ich ośmiesza i kompromituje. Ale gdyby jednak ten wniosek został poparty przez Platformę Obywatelską i doszłoby do takiej kompromitacji z próbą powołania takiej śmiesznej komisji, to oczywiście pierwszym świadkiem, który byłby przesłuchany w tej sprawie, powinien być Bronisław Komorowski, który powinien wytłumaczyć się ze swoich związków z WSI, dlaczego był jedynym posłem Platformy Obywatelskiej, który nie poparł likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Więc jeżeli taki śmieszny, kompromitujący wniosek trafi i Platforma będzie go popierała, no to my oczywiście Bronisława Komorowskiego będziemy chcieli przesłuchać, ale mam nadzieję, że do takiej kompromitacji polskiego Sejmu nie dojdzie, bo wystarczająca była ta kompromitacja przed Komisją do Spraw Służb Specjalnych, już wystarczająco się Palikot kompromitował i dziś my to odczytujemy jako próbę odciągnięcia uwagi od ważnych spraw w Polsce, bo Palikot po raz kolejny podaje pomocną dłoń Donaldowi Tuskowi, kiedy dzieją się ważne rzeczy, które dotyczą Donalda Tuska, które są dla niego akurat w danym momencie nieprzychylne, to Palikot podaje pomocną dłoń, próbuje odwrócić uwagę od spraw ważnych.
Ja zastanowiłbym się głębiej nad tymi informacjami od działaczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przecież to działacze SLD mówili, że partia Palikota powstała w gabinecie Donalda Tuska. Dziś mamy na to kolejne potwierdzenie. Czy są pytania? Rozumiem, że wszystko jasne. Bardzo dziękuję. Dziękujemy.